Cześć, witajcie, witajcie na moim kanale. Dziś nagrywamy kolejny filmik ze świata eksperymentów. Dawno nie było filmików. Dzisiaj będziemy kończyć hotel na tym świecie naszych eksperymentów. Okej, wczytujemy się. Dobra, jest hotel. Jest hotelek, ale mamy też nockę. Tak. Noc jest. Więc idziemy sobie spać. Dobra. Idziemy spać. I już jest dzień. A czemu ja mam w ogóle TNT? I zapalniczka. A no tak, bo pod ostatnim filmikiem przecież je wysadzałem. Zapomniałem. Dobra, ale to wyrzucę. Okej, wyrzucę. Ej. Dobra, dalej mam to TNT, ale nieważne już. Dobra, będziemy kończyć podłogę. Drewienko. Ej, ja to wyrzuciłem? Tak. Dobra. Kładziemy. Ok. Dobra, to może trochę potrwać w sumie, ale jeszcze może skończymy dzisiaj jakieś ścianki. Ale wątpię, szczerze mówiąc. Chociaż w sumie, czemu wątpię? Jak się pospieszymy trochę, to może, kto wie. Może jeszcze... No, skończymy ściany jakieś. Może nie wszystkie, bo wiecie, to nie jest takie łatwe zresztą. Ale dobra. Na razie się zajmuję podłogą. Dobra. Gdzie postawiłem? O Jezu. Nie chcę, co postawiłem. O, tutaj. Bo ten hotel ogólnie chciałem, żeby miał jakieś 2-3 piętra, a dawno nie było filmików, a ja w ogóle tu nic nie robiłem. Więc może to trochę potrwać. Ale... Jak będzie już gotowy, to będziemy mieli z głowy i już nie będziemy robić. A spaczka. Tylko jak się przestraszę, że tam ktoś stoi, a to ci ludcy. Ja myślałam, że tu stoi Enderman, to był koń. W sumie to ja mam tutaj ten. Bez potworów ustawione, pokojowy. Żeby wiecie, nie przeszkadzał żaden potwór tu. Jakiś, nie wiem, topiciel, pajączek, jakiś. Bo tak to... po prostu przeszkadzają. Ja właśnie nie lubię i sobie ustawiłem pokojowy. Tryb. I tutaj nie ma kto mnie zabić. No bo co, owca mnie nie zabije w sumie. Bo jak... Śmiesznie by było, jakby ten owca mogła zabić w Minecrafcie, ale i z jednej strony głupio. Patrzcie, prawie skończyliśmy tu podłogę. I tutaj pewnie będzie jeszcze jakieś 3 do góry. Tu 3 do góry będzie. Żeby można było jakoś szybko chodzić, skakać. Jeszcze tutaj. Bo ja nie lubię, jak jest tylko na 2. Bo nie można wtedy skakać w ogóle. I po prostu wolniej
się chodzi, bo wiecie, może na tak chodzi. Ja tutaj nie mogę ciągle mieć na jumpie naciśnięte, bo wtedy tylko raz skoczę i już nie mogę dalej. I to trochę idzie wolniej, że... W sumie fajnie jest. Tak. Ale spoko. Ja teraz jestem u dziadków i nagrywam sobie filmik. O, tutaj jest dziurka, której nie zalepiłem jeszcze. Dobra, niszczymy sobie. Jejku, już się nie mogę doczekać mieć tutaj skończone ten, podłogę. Bo to jest już takie 1/4, nawet 1/10 kroku do skończenia tego eksperymentu z hotelem. Bo eksperyment z hotelem polega na tym, że w ogóle sprawdzić, czy uda mi się zrobić hotel i czy wieśniacy będą mogli mieszkać, bo ja będę chciał wpuścić tutaj osadników do tego hotelu. I oni normalnie będą mogły sobie wchodzić do pokoi, sobie spać. No i sprawdzę, czy w ogóle to zadziała, bo ja nie wiem, nigdy tego nie robiłem. W sensie hotel chyba kiedyś robiłem. Ale to na pewno nie na odcinku, bo ja mało mam odcinków na razie. Mam mało i po prostu z Minecrafta też mało nagrywałem. To są moje dopiero początki. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Filmiki są, w sumie nie wiem kiedy są filmiki, bo ja nie nagrywam codziennie na pewno. Nagrywam czasami codziennie, a czasami nawet co tydzień. Więc ja nie wiem jak to jest, bo ja nagrywam raz dużo, a raz w ogóle nie nagrywam. I była właśnie przerwa i teraz nagrywam znowu. Okej, podłoga jest gotowa. Teraz muszę wszystko odpowiednio wymierzyć. Kwarc wezmę. Kwarc, gdzie jest kwarc? A, tu jest blok kwarcu, to jest gładki blok kwarcu. Więc bierzemy kwarc, bo ja nie mam tego. Tutaj ścian z gładkiego kwarcu. Dobra, muszę wszystko wymierzyć odpowiednio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 8. 8, 8, 8, 8, 8. 2. Nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz to wszystko niszczymy. Dobra. I teraz co? Dwa tutaj. Tutaj jeden i tutaj. Ops. I co to było? Smokendu mi się zespawnował. Właśnie teraz? Ej, w sumie to jak miałem go zespawnować, skoro... Ja ten. Ej. Smokendu mi się zespawnował i zginął. No bo tu było jajo, chyba, jeśli się nie mylę. Pamiętacie? Jest, a nie, jest dalej.
Kurczę. Co to było? Bo ja słyszałem coś. I ale tych zniszczeń tu nie było. Nie było chyba tak. Dobra, ale w każdym razie ja ją smokałem tu dalej jest, które zniszczę. Bo zapomniałem, że mam pokojowy i mi się nie zrespi. Ojejku, jak jestem głupi. Przecież to nie ma szans, żeby mi się zrespiło, bo jak mi się zrespi, to od razu po prostu jaj się zniszczy i tyle. Więc nie rozumiem. Po co ja w ogóle to stawiam? Ej, ale był jakby ryk. Naprawdę. Był ryk. Nie wiem, co to jest. Dobra, ale nieważne, no. Idę spać. Ach. I już jest dzień. Jego ten dzień tak szybko zleciał jakby. Dobra, dwa. I potem znowu dwa. Trzy, okej. Dobra. Dwa, trzy. I tu. Koniec pokoju. Okej. To tutaj już jeden pokój mamy. I potem kolejne dwa. I drzwi. I kolejne dwa. Tak? Kolejne dwa. Drzwi i kolejne dwa. Kolejne dwa. Drzwi. Kolejne dwa. I drzwi. I ile? I trzy. I takie coś. Dobra. I to tak wygląda. Dobra. Okej. Mamy równo teraz. Jeden pokój jest większy dla dwóch osób i to tak dziwnie trochę wygląda. Ale dobra. Dobra, to teraz drzwi wstawimy. Teraz wstawimy drzwi. Żeby było już, wiecie, trochę skończone. Oj. Poczekajcie, będzie małe cięcie. Dobra, już po cięciu, już. Dobra, teraz może zrobimy sobie ten pokój, żeby było trochę symetrycznie. Tam, żeby było po dwóch stronach zrobione tak samo. Dobra, białe łóżka. Białe łóżka biorę. Dobra, łóżko. Dobra. Łóżko. I stawiam łóżka. I skrzynka po środku. Tutaj skrzynka. Wezmę od razu crafting. Piecyk. Skrzynka. Skrzynka tu. Piecyk by. Piecyk jest po tej stronie. Więc będzie symetryczko. Okej. I już.
Dobra, jeszcze biurko. Dobra. Gdzie jest półpłytka? Półpłytka. O, jest. Tu? Tak, po tej stronie. A... Dobra. W takim razie tu się wchodzi. O, to tak było? Chyba tak. Tak, to na pewno było tak. Schodki. Dobra. Dobra, mamy schodki. Okej. I jest już symetrycznie. Ale sześć... Jejku, ja nie mogę skończyć. W sensie lecieć. Dobra, sprawdzę, czy jest wszystko. Ej, patrzcie, jak to wygląda. I co to jest? Patrzcie, jak ten świat jest zniszczony. Aha, te zniszczenia były po tym TNT, jeju. Ale to? Tego nie było. Dobra, tutaj było to jajo, ale ja tu oczywiście zniszczyłem, bo przecież mam na pokojowym. Dobra, trochę ścian może zrobimy w tym hotelu. Pokoje, no to nie w tym odcinku. Dobra. Zrobię tylko jedną ścianę. Raz, dwa. Dobra, tutaj tylko zrobię więcej. I tak samo... I tak samo nie będę tych okien robił. Dobra. W sumie to okno by się przydały. Ale czy w pokoju mają być okna? W sumie to będą pochodnie mogły być. Nie, bo pochodnie to są takie... Brzydkie, jak do hotelu takiego skwartu. To... Dobra, to zajmiemy się w kolejnym odcinku tym. Bo po prostu teraz bym chciał zrobić jeszcze coś innego, ale to zaraz powiem, co to będzie. To będzie ciekawe. Ale nie wiem, czy to się w ogóle uda w tym odcinku zrobić. Myślę, że jakbym... Nie wiem, robił to bardzo szybko, zwinnie, to może by mi się udało, chociaż w sumie, no bo ja chcę zrobić teraz kulę TNT na 20. 20 na 20, bo w moim odcinku, jak wysadzam właśnie kulę TNT, to było 10 na 10, a teraz i w ogóle to ciężko mi się robiło. A teraz chcę zrobić 20 na 20. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo może mi normalnie bardzo dużo szkód zrobić. Ale w końcu to jest świat eksperymentów i deszcz oczywiście mi zaczął padać. Ojeju. Ej, a w ogóle mogę spać w deszcz? Nie, mogę. Ej, ale czemu? W Minecrafcie się da spać tylko w nocy, skoro... Ej, coś jeszcze? Nie. Bo w sumie to jest, wiem, że to jest gra. No ale jak na przykład, nie wiem, jesteś głodny i zamiast
zjeść coś, byś mógł pójść spać. To by było nawet spoko w sumie. Jak jesteś głodny, to jesteś głodny. Jak pójdziesz spać, to już to dalej będziesz głodny. Ale nie wiem, no. Ej, noc się robi? XD. Sprawdzę, czy mogę spać. Jejku, jak ja nie lubię deszczu. Naprawdę. O, mogę spać. Dobra. Dalej pada ten... O, już nie pada. O, super. Lepiej, naprawdę lepiej. Dobra, no to spróbuję zrobić tą kulę TNT. Ej, nie. Jakbym to wysadził, to by było trochę słabo. Bo wiecie. No jedna mała szkoda by była. To nie tak dużo, ale jednak wolałbym nie wysadzać tego. Po prostu bym musiał jakby to odbudować. Ojeju, ciężko będzie. Lama! Cześć, lama. A, myślałam, że to z tym wieśniakiem lama, ale nie. Siema. Jak one dźwięk. Ej, kolejna lama. I kurczaki jakieś tu z nim. Ej, lama, wiesz co, radzę ci się przesunąć, bo tu będzie wielka katastrofa. Dwa. Trzy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Dobra, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, tutaj trochę muszę poniszczyć. Trochę złe miejsce. Ale dobra, da się zrobić. Jejku, to będzie po prostu przekozackie. Bo tutaj będą dużo większe lagi. Ojej, jakie to jest wielkie. Jakie to jest wielkie. Dobra, ale robimy to. I dobra, skoro będziemy to robić, to mogę wam trochę porozmawiać, żeby mi się nie nudziło. No bo ja zainstalowałam wczoraj sobie Pokémon Go. Poszedłem na spacer i sobie łapałam Pokémon, co nie? Jeżeli nie wiecie, co to jest Pokémon Go, to jest taka gra, ją bardzo polecam, spoko jest. Możesz sobie połapać Pokémony, bo Pokémony to są... Pokémony to jest... Jaku, stwory, co nie? Pokémony to są jakby stwory, jak ja to mówię. Po prostu, Pokémon Go to chodzisz i łapiesz Pokémony, no. Wpiszcie sobie w internecie, nie wiem, w App Store, czy tam w sklepie Play, zależy jaki macie telefon. No i Pokémon Go. No i sprawdźcie sobie. Naprawdę spoko gra. Polecam. Dobra, kule TNT może trochę będzie się robiło, ale za to będzie super ten widok potem. Tak samo jak ja wysadzałem kulę tą 10 na 10, to też
długo się robiło, ale był za to kozacki ten widok. Ale w końcu się zrobi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. To ma być takie gigantyczne. Ojeju. Ej, patrzcie, to wysadzi normalnie pół świata. Nie, no, żartuję. Nawet kula TNT z miliona na milion to nie wysadzi pół świata. Bo Minecraft jest tak jakby nieskończony. Mówią coś o tej barierze na końcu, że nie można przejść dalej. Ale wątpię, ja nigdy nie doszedłem do końca świata w Minecrafcie i nigdy nie mam zamiaru dojść. Bo po co? W sumie na tym świecie eksperymentów bym mógł dojść. Spróbować. Ale no bo w końcu to jest świat eksperymentów. O, mam już sposób, jak to robić. Właśnie tak. Tak szybko to pójdzie. Tylko najpierw może to skończę. Jejku, 20 na 20. Co to za pomysł? Może najpierw bym zrobił ten. Jeju, 15 na 15. Bo też robiłem w filmiku z moim kolegą. Ten, 5 na 5 i 3 na 3 to było? No chyba tak. No i to były małe szkody. A teraz w tym filmiku robię jej 20 na 20. I to się bardzo długo buduje. Przecież tu może mi ten tablet wysadzić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jeju, bo ja na tablecie, ja gram ogólnie na tablecie i ja tu mam Brawl Stars i bym stracił konto. I to by było po prostu mega, mega słabo. Chociaż w sumie, i co to było, jakby coś wysadzało, co nie? Ale w sumie, bo na telefonie też przecież mam Brawl Stars. To samo, bo po prostu sobie zrobiłem, że mam to samo konto na dwóch urządzeniach i sobie gram czasami na telefonie, na tym samym koncie i na tablecie na tym samym koncie. No i po prostu sobie gram, to nie? Po prostu nie muszę się martwić, że mi się zepsuły tablet i nie będę miał konta na Brawl Stars, bo już, bo mam po prostu na tych samych urządzeniach to samo konto. Po co ja shifta włączyłem? No i tak to bardzo szybko. I co to jest? Ja myślałam, że tam villager stał. Tak z dala od wioski, a to było, nie wiem, jakiś dirt i tak dalej. Dziurka. Ej, ile ja tu... Ej, ile ja to będę robił? Dobra, w końcu się zrobię. Może teraz tutaj trochę zrobię. Bo to trzeba robić sposobem. Bardzo szybkim sposobem. Jejku, gdybym po prostu znał się na komendach, to bym to jedną komendą zrobił. Już bym miał. Co nie? Ale po prostu nie umiem komend. Nie znam się na tym w ogóle. Nie wiem, czy jest taka komenda, żeby zrobić sobie kule TNT i określoną tą wielkość. Myślę, że jakoś się tam da to zrobić, ale nie jestem pewny, szczerze mówiąc.
Dobra, robimy to. Patrz, jak to szybko się robi. Tak to robi mistrz TNT. Już tyle zrobiłem. No jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o wielkość. Ale w końcu się to zrobi. Tutaj postawię łóżeczko, bo ja nie będę latał tam do hotelu. Widać go, w sumie niby jest blisko. Ja w ogóle się boję, czy to TNT, który tam, nie dojdzie do mojego hotelu, albo... Nie wiem, naprawdę się trochę boję. Jaram się tym w ogóle. No nie. Jeszcze nie mogę spać. Nie lubię, jak mi pokazuje się napis. Możesz spać tylko w nocy. Po prostu zdenerwujące. Naprawdę. No a teraz nie mogę spać. Okej. Śpimy. I już jest ranek. Dobra, nie będę łóżka niszczył. Bo zresztą po co? Bo myślę, że budowa tego nie potrwa tylko jednego dnia. Bo to jest takie wielkie. To jest nie do pojęcia. Ej, ciekawe, czy ja bym zbudował 100 na 100. Myślę, że bym zbudował, ale wiecie w ile? Takie pełne z 5 dni. Jakbym budował to, nie wiem, przez 20 minut, przez pół godziny dziennie. Ale to i tak jest ten trudne. W ogóle 20 na 10 na 10, 20 na 20 to było jest mega trudne. Aha. Ej, no jak? No lepiej. Dobra, do góry. Jejku, wysoki. Dobra, jak to na razie wygląda? Mega. Ja teraz specjalnie nie brałem zapalniczki, żeby wiecie, przypadkiem nacisnąć na zapalniczkę i podpalić ją. To by był po prostu... Po pierwsze, bym musiał odbudować sobie ten trawnik i tak, żeby było to jakoś realistycznie, bo chciałbym zobaczyć, jakby to wyglądało takie 20 na 20 już pełne. A nie, żeby wiecie, skusić podczas i robić od początku. Na przykład zostało ostatnie TNT. No i ja to podpalam, nie na odcinku przez przypadek. No i po prostu poza tym bym musiał odbudować wszystko, bo zostało jedno TNT, którego nie było. Ale jednak wiecie, jedna dziurka jest mniej. Więc, no wiecie, a po drugie, nie na odcinku, więc po prostu tylko dla mnie zachowałem jakby tą wiedzę, jak to wygląda. W sumie to wy też możecie zrobić sobie taki eksperyment, ale ja chciałem to zrobić, żebyście sobie zaoszczędzili jakiś czas. Jejku, ile ja już to nagrywam. Kurde. Mega długo jakoś. Dobra. Jeszcze zrobię te murki sobie tutaj. Dobra. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Ja już z wami się żegnam, bo trochę za długo już ten filmik trwa, naprawdę. Mega długi. Nie wiem, czy on mi się wrzuci, tak?
Bo ja mam słabsze urządzenie trochę może do wrzucania na YouTube'a. I może to się nie uda. Nie, żartuję. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Ja już się z wami żegnam. Na razie, pa.